Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam różnego rodzaju aplikacje smart, jakie są w telewizorze Samsung Smart TV. Przejrzymy sobie najciekawsze aplikacje, różne kategorie tych aplikacji, jakie możemy zainstalować. Na samym początku, zanim będziemy przeglądać różnego rodzaju aplikacje, wyjdźmy sobie kompletnie ze Smart TV. O! Do głównego, powiedzmy, ekranu. Nie mam anteny teraz podłączonej, dlatego mamy taki komunikat. I zacznijmy od tego, że Łukasz prosił, pytał w sumie, żebym sprawdził w telewizorze, czy jest taka aplikacja jak VideoStar na TV. No to sprawdźmy. Sprawdźmy, czy po prostu jest taka dostępna aplikacja VideoStar. Uruchamiamy sobie content. Wchodzimy sobie tutaj w aplikację. Czyli w lewo. Interesują nas aplikacje, nie żadne gry i tak dalej. Wchodzimy tutaj w aplikację. No bo OK. I teraz mamy możliwość przeglądania wszelkich aplikacji, jakie w telewizorze możemy sobie zainstalować. Jakie są po prostu dostępne do zainstalowania. My już wiemy, jak ma się aplikacja nazywać, czyli VideoStar, więc nie będziemy tu szukać, ani w kategoriach. Tylko weźmy sobie od razu u góry w lupkę. Tutaj, szukaj, OK. I od razu wpiszmy sobie tutaj VideoStar przez V. Nie. OK. Nie trzeba więcej pisać, wystarczy tyle, ile mamy. I już nam tu podpowiedź daje, że jest tylko aplikacja DS Video. Przejdźmy sobie do góry. Przejdźmy sobie do góry i nie klikajmy w tą aplikację, tylko pokaż wszystkie, tak żeby zobaczyć wszystkie, które mają wideo w nazwie. Tu mamy ten DS Video, mamy jeszcze tutaj drugą aplikację, innych nie mamy. Tak więc wszelkie aplikacje, które mają wideo w różnych kategoriach, są tylko dwie, więc nie ma wideo, stary Łukasz, sorry. Chyba, że jeszcze chodziło Ci przez W, ale pisałeś przez V, sprawdzę. Może będzie przez wideo... Zobaczmy w ten sposób. Ale niestety na słowo wideo nie znajduję niczego, co miałoby jakikolwiek sens. W związku z tym no, po prostu nie znajdę. Ale jeszcze spróbujmy kliknąć opcje gotowe. I nie ma, nie znaleziono. Tak więc nie ma takiej aplikacji, o jaką tobie chodziło. A my sobie zróbmy teraz po prostu przejrzenie aplikacji, jakie są dostępne w telewizorze Samsung Smart TV. Więc jak zauważyliście, tutaj My Apps, czyli te, które mamy zainstalowane w telewizorze domyślnie, albo po prostu mamy już zainstalowane, no to są takie najczęściej użytkowane, czyli TVN Player, Polsat IPLA, jakieś tam HBO Go, YouTube na pewno, Skype oczywiście musimy mieć kamerkę, możemy dokupić sobie kamerkę, żeby podłączyć, dzieci WP.pl, jakieś bajki, VOD bajki, czyli coś, co dla naszych dzieci, albo Tuba TV jest sporo. Oczywiście też przeglądarka internetowa i manual, czyli instrukcja do naszego telewizora, ale także i na przykład Tuba FM, czyli możemy sobie puścić radia jakieś różne i tutaj oczywiście VOD TVP.pl, czyli programy na żądanie też i z TVP. Ok, to są takie podstawowe. Możemy ich oczywiście nie mieć zainstalowanych na początku, więc musimy sobie je dopiero znaleźć. Albo za pomocą szukajki, tak jak tu widzieliście, czyli trzeba wpisać nazwę, albo po prostu według kategorii, które są tutaj umiejscowione. Wszystko na pilocie, góra, dół. Wchodzimy sobie w nowości i patrzymy na aplikacje, które są najnowsze. Na przykład z banku możemy sobie zainstalować aplikację i podglądać stan naszego konta. BZWBK taką aplikację na Samsunga stworzył. Co tu jeszcze? Viewster, nie wiem co to jest. Colm, jest naprawdę sporo aplikacji, których ja tak naprawdę nie znam. Ale jeżeli Was coś będzie interesować, to na pewno wiecie co chcecie. Jest jakiś market wall, czyli coś z giełdą związane, TVN Player. I teraz jeżeli wchodzicie sobie w jakąkolwiek aplikację, na przykład tą Chili,
no to jej nie zainstalujemy, ponieważ ona już jest zainstalowana, nawet w skrótach jest i ma napis otwórz. Jeżeli by to było napis pobierz, no to wtedy możemy sobie zainstalować tą aplikację. Wejdźmy sobie returnem wstecz. Przejdźmy dalej w prawo. W lewo to tu będą teledyski różnego rodzaju. Na dole pogoda. Tu jeszcze jakieś inne, których nie znam. Programy od Orange'a coś jest. Jakieś bajki z Tunes Googles. Jak widzicie, jest tego naprawdę dużo. Przejdźmy sobie z nowości do najpopularniejszej, czyli te, które najczęściej są instalowane przez użytkowników Smart TV. YouTube, można było się spodziewać. Cinema Video, Demotywatory, RMFon. Iplex, Eskago, Facebook jest nawet. Tunes TV, czyli jakieś bajki dla dzieci. Były chyba jakieś kamery nawet. Kamerę HD. Wejdźmy sobie, zobaczmy. No i tu jeżeli piszę w danej aplikacji o język polski nawet, jeżeli piszę pobierz, to możemy tą aplikację sobie zainstalować. Jeżeli chcemy, to oczywiście klikamy OK. Czekamy, aż aplikacja pobierze się z internetu. Powinno to bardzo krótko trwać, te aplikacje dużo nie zajmują. Tu mamy dostęp na żywo do ponad 150 kamer HD w portalu WebCamera i Sky Windows. Dzięki tej aplikacji w każdej chwili możesz oglądać pogodę w całej Polsce. Kliknijmy otwórz, OK. OK. I tu mamy jakieś różne pogody i w tym momencie możemy sobie z domu podejrzeć, jak jest w jakimś miejscu. Wejdźmy sobie na przykład tu o plaża live Dębki. Wejdźmy sobie w prawo Dębki i włączmy sobie kamerę. Opis kamery na żywo. Oglądaj. Oglądasz Dębki o plaża. Musimy chwilę poczekać. Aplikacja łączy się pewnie do kamery, kamera pewnie jest obciążona, nie wiadomo czy zadziała, tak więc dodam, o, ale widać, połączyliśmy się. Jest ciemno, jest sobie tam gdzieś w tle morze i tu widzimy jakąś tam plażę, ale jest po prostu ciemno, tak więc nic specjalnego nie widzimy. Ładowanie też jest jakieś utrudnione z tą kamerą. To nie z powodu wolnego internetu, tylko pewnie po stronie tej kamery, więc wchodzimy, return, wstecz. I wybierzmy sobie po prostu jakąś inną kamerę. Jeszcze raz. Też. Weźmy sobie może, o, Jurata. Widok na molo. To są takie, można powiedzieć, pierdoły, ale jak widzicie, to wszystko bardzo fajnie działa. O, i tu weźmy sobie opcję. Nie powrót, tylko oglądaj. No jeszcze jest na dole ustawienia settings, więc pewnie możemy sobie tam jeszcze dodatkowo coś poustawiać, ale włączam. Oglądaj. Jurata, widok na molo. O, i już widzimy, jak w Juracie, jeżeli chodzi o molo, jak tam wygląda. Czyli jest po prostu ciemno, morze się tutaj rusza, kamera live sobie działa, możemy podejrzeć, czy ktoś tam chodzi, jak z wiatrem na przykład. Jak widzicie, jesteśmy teraz w Juracie. Tak więc sprawa jest dosyć fajna, tak naprawdę, jeżeli ktoś no, lubi sobie się pobawić przed telewizorem, no to ma tutaj naprawdę bardzo fajne aplikacje, które mogą fajnie, że tak powiem, wykorzystać czas. I tych kamer jest, jak widzicie, bardzo dużo w różnych miejscach. Włączmy jeszcze sobie Międzyzdroje, o, w Międzyzdrojach na żywo. Międzyzdroje, ciach. Oglądaj. Ja już dawno w Międzyzdrojach nie byłem. Nie wiem jak wy. No, te buforowanie trochę trwa, więc czasami trzeba się uzbroić chwilę cierpliwości. No dobra, nie będziemy tracić czasu. Ok, powiedzmy, że to się załaduje kiedyś tam. Ok, wstecz, wstecz. Tak więc kolejna aplikacja, w której byliśmy. Możemy sobie z tej aplikacji skorzystać. Możemy wejść sobie tutaj w prawo, co tam jest po prawej stronie. Klasyfikację ustawić. O, tu więcej możemy przy danej aplikacji coś więcej poczytać, jakiś otwórca, możemy jakieś
Tak więc jak widzicie, instalacja samych aplikacji jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna. Przechodzimy sobie tylko po prawej, po lewej. Jeżeli chcielibyśmy włączyć sobie jakieś radio, to wchodzimy sobie, nie wiem, na Open FM, na przykład na RMF On. Zobaczcie. RMF On sobie uruchomimy tą aplikację. Pobierz, zainstalujmy sobie tą aplikację, ciach. Jak tylko się pojawi, otwórz, już się pojawiło, klikamy znowu OK i już wchodzimy w aplikację RMF On i już będzie nam lecieć muzyka zaraz live z radia, tylko że przez internet. Wystarczy, że mamy internet, a nasz telewizor, jak widzicie, pełni funkcję prawie komputera. Polecane, co tam jeszcze RMF, jest tego sporo. Wybierzmy sobie tu może polecane. I na dół. Albo weźmy popularne, może tam będzie o RMF zwykłe. Włączmy sobie tutaj nie RMF Max Classic, bo jak widzicie tu według kategorii w dół trzeba zejść. I wybierzmy sobie RMF zwykłe. Start, OK. I już radio. I jak widzicie i słyszycie, radio sobie leci. Oczywiście wyłączam, żeby nikt tam się nie rzucał o jakieś prawa autorskie oczywiście. Tak więc wychodzimy. Aplikacja w pełni sprawna, bardzo przyjemna, prosta w użytkowaniu i radio sobie z telewizora puszczamy. Jak widzicie tu tych kategorii jest bardzo dużo, najpopularniejsze, potem jakieś wideo, czyli aplikacje stricte wideo, po prawej stronie gra, czyli tu jakieś gry możemy sobie zainstalować, tu mamy Texas Hold'em, no jest naprawdę dużo jakichś ciekawych gier, które możemy obsługiwać za pomocą jakiegoś tam pada. Co tam jeszcze dalej? Sport, jeżeli kogoś sport interesuje, to na pewno znajdzie coś tutaj dla siebie, tych aplikacji tutaj sportowych, o Eurosport Player, tego jest naprawdę bardzo dużo. Na pewno każdy sobie coś znajdzie dla siebie. Styl życia, o karaoke jakieś tutaj jest nawet do ściągnięcia, Facebook, Twitter, Deezer, co tam jeszcze ciekawego z takich popularnych rzeczy jest. Dużo jest tych aplikacji, naprawdę, naprawdę sporo. O, kamera, to jeżeli mielibyśmy pewnie kamerę zainstalowaną u góry w telewizorze dokupioną, no to moglibyśmy sobie jakieś zdjęcie zrobić taką kamerą. Skype oczywiście też jest. I chyba to większość takich aplikacji już była pokazana. Film weba możemy sobie włączyć. Ok, wejdźmy dalej. Informacje, co tu z informacji będą jakieś pewnie informacyjne. BZWBK. Coś bardziej znanego dla nas, o tak, program. O, tu jakieś as recommendation, tu mamy z History TV. Takich bardziej dla nas korzystnych, o Panorama TV, ale to nie jest polski serwis. Czy coś jeszcze, co nas bardziej interesuje tutaj, po co Dziennik Gazeta. Możemy sobie tutaj wejść, kalkulator jakiś podatkowy. Domy.pl, o w końcu jakieś polskie serwisy. No, nie ma tego jakoś specjalnie, może dużo jakoś tak, żebyśmy nie wiadomo jak się cieszyli. Pogoda tam była też, no zobaczcie. No tu pogoda TV, możemy sobie zajrzeć jak to wygląda. Pobrać, zainstalować oczywiście trzeba. Ok, otwieramy. I nie trzeba do tego laptopa, nie trzeba do tego smartfona, żeby sobie przejrzeć. Wystarczy pilot. Jak widzicie, działa to bardzo szybko. 4-rdzeniowy procesor tutaj w tym telewizorze naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. I tu wybieramy oczywiście województwo. Powiedzmy, że mnie interesuje tutaj śląskie. No to wchodzimy sobie na śląskie, ciach, ciach, ciach. Ewentualnie Europę, świat możemy sobie zmienić. Temperatura 12 na 7 w nocy. 29 km, wilgotność 86, tak więc katary i psikanie to powinno być, że tak powiem, normalnością i rzeczywiście tak jest. Katar jakiś coś mnie tam powolutku bierze. No i buforuje, czyli pewnie ściąga jakąś grafikę, która nam przedstawi tutaj pogodę bardziej dokładnie. Nie żeby to jakoś szło ekstra szybko, jak widzicie. A może mój internet spowalnia. Telewizor nie spowalnia, oczywiście tu mówimy o komunikacji internetowej. Dobra, nie chce mi się czekać. Jak widzicie, aplikacji jest pełno, instalacja jest bardzo prosta. Jeszcze raz wyjdę z kompletnie z tego
Smart TV i pokażę jeszcze raz, jak tylko się tam wchodzi. Klikamy guzik Content i zawartość i wybieramy albo z tych zainstalowanych, które mamy ostatnie, albo wchodzimy tu w lewo, strzałka w lewo, tutaj, OK, wybieramy aplikację albo przeglądarkę. Zobaczmy, jak przeglądarka sobie radzi, internetowa. Tu za pomocą strzałek po prostu przesuwamy ten kursorek. O, ja. I wpisujemy sobie na przykład www. By się przydała. Można podłączyć do telewizora i myszkę i klawiaturę Bluetooth. I dzięki temu możemy znacznie lepiej i szybciej obsługiwać nasz telewizor, ale nie każdy pewnie będzie to robił. Forum wiedzy, zrobimy sobie tak. Zachęcam Was do odwiedzania mojego bloga. Co chwilę coś ciekawego tam wrzucam. Ok, namęczyłem się z tym, ale udało się, no za pomocą pilota oczywiście. I tutaj klikamy gotowe po prawej stronie. W tym momencie przejdzie przeglądarka do strony internetowej akurat mojego bloga. Za niedługo strona się zmieni, tak więc będzie troszeczkę inny design. Coś ulepszymy, tak powiem. Logo się troszeczkę nam tutaj powinno zmienić. Ok, zaakceptujmy oczywiście komunikat o cookies w ciasteczkach. No i już jak widzicie, strona sobie jest i można przeglądać bez najmniejszego problemu na Smart TV. Jak widzicie, wszystko się prezentuje świetnie, nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc wszystko działa, telewizor w pełni. Jeżeli chodzi o Smart TV, to mamy tutaj naprawdę bardzo inteligentny telewizor. Aplikacje działają szybko, instalacja, nie ma tu w ogóle żadnego problemu. Zresztą jak sami widzieliście, oprócz ewentualnie wolnego internetu albo coś po stronie dostawcy tej aplikacji, może być coś zwolnione. Myślę, że możemy już zakończyć. Sorry, że tak długo, ale mam nadzieję, że teraz już dokładnie widzicie, jak to wszystko działa. Na Smart TV Samsunga chodzi to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze pokażę Wam w innym filmie, jak podłączyć na przykład myszkę Bluetooth do telewizora i obsługiwać telewizor myszką jest znacznie szybciej niż pilotem. Oczywiście można też podłączyć klawiaturę Bluetooth do telewizora. Można podłączyć myszkę na kablu, można podłączyć myszkę bezprzewodową z takim donglem wsadzonym do USB i też będzie to działać. Jeżeli chcecie teraz tak na szybko zobaczyć, to spróbuję tego dongla znaleźć do tej myszki, bo ta myszka jest i Bluetooth, i radiówka. Tak więc o, mamy tutaj do tej myszki Lenovo. Uruchomimy sobie dongla. I w tylnej części telewizora wystarczy, że podłączymy sobie ten adapter. I OK, wsadzone. I w tym momencie już myszka powinna nam działać. Zobaczcie, myszka działa i zobaczcie, co jest lepsze. Używanie pilota, czyli tu kombinowanie, góra, prawo, dół. Da się. Ale zobaczcie teraz, jeżeli chodzi o obsługę telewizora myszką, tak jak tu widzicie, to jest to znacznie przyjemniejsze w zastosowaniu na przykład myszki. Kliknięcie guzika, tak jakby Windows, powoduje wejście do menu i wstecz oczywiście. Zobaczcie, weźmy sobie teraz na przykład przeglądarki normalnie X-em, tak. I zobaczcie, jeżeli myszka jest podłączona, to mamy szybki kursor. Zobaczcie, jak szybko możemy przechodzić pomiędzy różnymi rzeczami. O, aplikacje, tu, pogoda, zobaczcie. Więc polecam myszkę bezprzewodową przynajmniej, albo kupić taki specjalny pilot do Samsunga, oryginalny, z takim czujnikiem ruchu, wtedy tak sobie sterujecie w ręce. Za pomocą czujnika przechodziłem, ale myszka jest, wydaje mi się, najbardziej szybkim rozwiązaniem działań. Zobaczcie, nic tu nie spowalnia, bardzo szybko wszystko działa. Nie ma tu żadnych spowolnień, jedynie internet nas spowalnia, ustawienia, zablokuj, odblokuj, cokolwiek byśmy chcieli, wyjdźmy sobie stąd. Weźmy sobie do na przykład, nie wiem, menu. Zobaczcie, jak szybko możemy przelatywać pomiędzy różnymi ustawieniami w naszym
telewizorze. I to wszystko jest ekspresowe. Tak więc to, że na pilocie Wam to wolniej działa, to nie znaczy, że telewizor zwalnia, tylko po prostu my też wolniej dajemy polecenia. A taka myszka to jest po prostu ekspres. Dobra, tak więc jak widzicie już samo użytkowanie Smart TV za pomocą myszki jest bardzo, bardzo przyjemne. No. Sami widzieliście, no nie muszę Wam pokazywać. Dobra, to chyba będzie wszystko. Tutaj jest o Smart Hub. Żeby Smart Hub przejść. To jest to samo, co klikamy sobie guzik content. Tak więc tylko wystarczy, że myszkę mamy podłączoną. Jeżeli poruszymy nią tylko, to pojawia nam się tutaj od razu na dole Smart Hub. Klikamy i od razu wchodzimy do różnych aplikacji YouTube. Zobaczcie, jak szybko można przechodzić. Chcemy sobie włączyć jakiś film. Normalnie scrollem sobie puszczamy cośkolwiek. Szybko uruchamiamy. Leci sobie jakiś tam film. Wiele osób wie, że croissant zawsze... O, ciach, wstecz. Czyli normalny komputer w takim wypadku robi się z naszego telewizora. Czyli coś, co naprawdę może się Wam po prostu przydać w codzienności, jeżeli macie tylko myszkę podłączoną. No to jak widzicie, wszystko zasuwa. Nie wiem jeszcze jak tutaj sobie wyjść z YouTube'a za pomocą myszki. Pewnie jest tu jakaś opcja. Nie widzę w żadnym rogu opcji wyjścia. Oczywiście zawsze możemy z pilota skorzystać tutaj wstecz albo na przykład inne wyjścia. Na myszce, przepraszam, na myszce nie ma żadnej opcji. Nie ma. Guzik prawy nie robi wstecz, lewy akceptuje, ale nie chcemy akceptować. Góra, dół, to nic nie daje. Klikamy sobie menu. Nic nie daje, czyli trzeba już wyjść po prostu normalnie wstecz za pomocą pilota. Ok, ale jak widzicie, telewizor sprawuje się szybciutko, przyjemnie, zero jakiegokolwiek problemu w użytkowaniu za pomocą myszki. Dobra, to z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pokazujący, jak dużo aplikacji jest, jak można je wykorzystywać, dodatkowo jeszcze myszkę tutaj Wam pokazałem, no to pokazuje, że ten telewizor to jest naprawdę komputerek. Z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Komentujcie, jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie.